Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stale na bieżąco oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na propeptydy.pl, również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, witam Was ponownie na kanale. Tym razem moim gościem jest sam Radosław Słodkiewicz, czyli legenda naszej polskiej kulturystyki. Wreszcie doczekałem się. Dzień dobry, Radku. Siema, siema. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło dołączyć do spotkania. Tym bardziej, że bardzo ciekawy temat się szykuje, więc myślę, że będzie ciekawie. Ja z tego miejsca chciałem Adriana Kończyńskiego pozdrowić, ze względu na to, że do Radka dobijałem się już bardzo, bardzo długi czas, ale wiadomo... A ja nie wiedziałem nawet o tym, nawet właśnie, nie wiedziałem. Właśnie, to jest to, że jak się jest legendą, to się ma wiadomości tyle, że, więcej niż mocy przerobowej. Nie, to jest dlatego, że się nie chcę sprawdzać pewnie. Nie chcę się sprawdzać niestety tych niektórych opcji w telefonie czy na tych komunikatorach. To jest zupełnie zrozumiałe. Nie dziwię ci się, podejrzewam, że skrzynki to masz zawalone cały czas. No i cóż, no zapracowałeś sobie na to, teraz musisz cierpieć. No nie, to nie jest aż tak dużo tego wszystkiego, tylko że czasami, wiesz jak to jest, jak nie znam numeru albo czegoś, to nawet czasami nie chcę się tego otwierać. No i tak to czasami wychodzi, nie? Tego Face'a też tak sprawdzam od czasu do czasu, więc no i ten Instagram staram się, bo oczywiście na bieżąco kontrolować, no ale czasami się niestety nie udaje, więc pewnie gdzieś nam się uciekło, ale w końcu się udało, czyli najważniejsze, że się w końcu udało. To jest stare porzekadło, że trzeba próbować tak długo, dopóki się nie uda i ci zwyciężają, którzy się nie poddają, także udało dokładnie, mi się. Dokładnie, i nawet również. Już trening sobie ustaliliśmy, że trenujemy, także proszę. Tak, także ja jestem w pełni zadowolony, rok mogę zamknąć, pod kreską jest wszystko. Powiedz mi, Radku, co tam u Ciebie, bo zbliżają się zawody, Słodkiewicz Classic, na pewno bardzo dużo obowiązków, natomiast wiadomo, no trenujesz pewnie dalej troszkę sztuki walki, troszkę kulturystykę, ale tak ogólnie jakiś zarys tego, co dzieje się aktualnie u Ciebie, byłoby miło usłyszeć. No ja tak jak powiedziałeś, no ja ogólnie wiadomo, nie wyobrażam sobie życia bez treningu, więc trenuję trochę siłowni, trochę sobie gdzieś tam chodzę na tą matę, coś tam lekko boksuję i tak dalej. No powiem szczerze, że bawię się ogólnie sportem. Wiadomo, że kulturystyka to zawsze, ja to zawsze mówię, to jest moja największa miłość i to uwielbiam, że powiem robić. Mam nadzieję, że będę to robił do samego końca. Natomiast wiadomo, że troszeczkę, że powiem sobie, odpuszczam te zwiększanie tej masy mięśniowej i tak dalej, głównie dlatego, że łatwiej mi jest po prostu w tych innych sportach z tym mniejszym gabarytem troszeczkę się poruszać. A teraz cieszy mnie to bardziej po prostu niż samo jakieś tam budowanie masy mięśniowej, tym bardziej, że póki co nie planuję powrotu na scenę. Może po 50 w weteranach ultra starszych gościach sobie wystartuję, ale na razie nie. Póki jeszcze jestem w miarę cały, to jeszcze chcę sobie gdzieś tam trochę pokulać się na tej macie i tak dalej. A potem, jak już nie będę mógł nic innego robić, to będę trenował na siłowni. Do ostatnich moich dni, mam nadzieję. Powiedz mi, jak zbliżają się Twoje zawody, jak się zapatrujesz na tą edycję, która jest połączona po raz pierwszy z zawodami NPC? Raczej gruba impreza się szykuje, no największe targi w Polsce. Masz jakieś takie oczekiwania względem zeszłych lat, a tego roku? Myślę, że w tym roku będzie naprawdę gruba impreza, dlatego że kto inny to organizuje. Czyli będziemy to robili jakby nie na tamtej sali, która była w tamtym roku, tylko na ogromnych salach, halach targowych na Ptaku, czyli tam pod tą Warszawą. Więc z tego co wiem, to ogólnie ilość firm, która się zdeklarowała, że będzie tam brała udział, czyli ogólnie jakby całe te targi, mają być naprawdę olbrzymie, znacznie większe niż były w ostatnich latach. Oczywiście gdzieś tam też razem z Robertem Piotrkowiczem, z jego żoną, planujemy, żeby nasze zawody w pierwszy dzień, w drugi dzień, żeby były też dopieszczone, że tak powiem, na maksa. I póki co wszystko idzie w dobrym kierunku, jest więcej chętnych sponsorów, więc nagrody będą też lepsze, szczególnie u nas na Słupkiewicz Classic. Wiadomo, że tam co roku są nagrody pieniężne, więc w tym roku mam nadzieję, że będą jeszcze większe niż w tamtym. Przypomnę, że w tamtym roku za pierwsze miejsce oczywiście w kulturystyce ekstremalnej było 10 000 zł na rękę, także myślę, że
że nawet na niektórych zawodowych konkursach to jest nawet całkiem fajna kwota. Wiadomo, tam bikini, klasycy, troszeczkę mniejsze pieniądze, ale no, moja największa miłość to jest kulturystyka ekstremalna i tam bym chciał tych chłopaków najbardziej uhonorować, bo wiadomo, że to wiąże się z największymi wyrzeczeniami. No i tak jak powiedziałem, moja największa miłość, więc tam największe nagrody planuję, żeby były. A powiedz mi, bo coś doszło mnie takie słuchy, że przyjęliście w tym roku jakby zasady z NPC. Czy to oznacza, że będą sędziowie z różnych stron świata, czy będą dalej sędziowie, tak jak było to wcześniej na Słutkiewiczu, ty raczej z rejonów Polski? Nie, będą ci sami sędziowie, którzy byli w tamtym roku, czyli z Polski. Nie możemy wziąć zawodu, no, znaczy sędziów z NPC, dlatego że nie robimy zawodów pod patronatem NPC, czyli wiadomo, że z racji tego, bo nawet mamy też polskich sędziów NPC, to nawet z tego co wiem, bo się z nimi rozmawiałem, oni nie mogą nawet sędziować w naszych zawodach, mimo tego, że to są zawody bezfederacyjne, dlatego że oni są związani właśnie z samą federacją. Dlatego my póki co, ja przynajmniej staram się, żeby te zawody były takie zawody otwarte dla wszystkich federacji. Nie chciałbym tu się skupiać tylko na NPC, ale bym chciał, żeby startowali zawodnicy ze wszystkich federacji. Dobrze wiemy, że w każdej z federacji są dobrzy zawodnicy i w IFBB, i w NPC, i zdarzają się przecież rodzynki w jakichś takich skromnych federacjach, super zawodnicy, więc gdzieś tam sobie wymyśliłem w głowie coś takiego, że super byłoby mieć takie zawody, w których by mogli wszyscy najlepsi ze wszystkich, że powiem, federacji wystartować i sprawdzić się, kto jest tak naprawdę takim największym kozakiem, nie? Więc mam nadzieję, że no jeżeli nie w tym roku, to może kiedyś to się w końcu uda, że gdzieś tam się wszyscy pogodzą, dogadają i będzie można wyłonić takiego mistrza mistrzów, nie? No bo sam wiesz, jak to jest, mistrzem Polski tutaj, mistrzem Polski tutaj, ale tak naprawdę kto jest takim największym kozakiem? No nie wiadomo, no bo każdy się ma za największego, ale nie mogą się nigdzie skonfrontować razem, nie? W tym roku również coś obiło mi się o uszy, ma być ten Battle of Champions w Słupsku. Nie do końca chyba jeszcze wiadomo, na jakich warunkach to będzie działało. Nie mam pojęcia, kto to organizuje, ale to brzmi jak trochę to, o czym powiedziałeś, czyli taka rywalizacja mistrzów wszystkich federacji. Czy może wiesz, na jakiej zasadzie to będzie działać? So, nie wiem, kiedyś startowałem na takich zawodach, kiedyś był organizowany bodajże w 2004 roku w Międzyrzeczu, były takie zawody Night of Champions, takie właśnie polskie i tam wiem, że byli tylko zaproszeni zawodnicy, tam było chyba było 12 zawodników tylko zaproszonych i wiem, że słyszałem coś takiego, że coś takiego ktoś planuje zrobić w Polsce, natomiast nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie, czy to będą zawodnicy zapraszani z różnych federacji, czy nie, no bo wiadomo, że jeżeli to będzie IFBB, no to na pewno mogą być zaproszeni, ale tylko i wyłącznie z IFBB. No, na tą chwilę, z tego co wiem, to niestety IFBB gdzieś tam straszy banem, że ktoś będzie gdziekolwiek indziej startował, to tego bana będzie miał. Natomiast z tego co wiem, co było w tamtym roku, na tych moich zawodach startowało też trochę zawodników, którzy później startowali w IFBB i z racji tego, że moje zawody nie są z żadną federacją związane, to wiem, że ci zawodnicy się wybronili w ten sposób, że powiedzieli, że tak naprawdę oni nie startowali na żadnych zawodach, bo to tak naprawdę nie były żadne zawody żadnej federacji. Czyli można powiedzieć, że to takie były trochę bardziej pokazy kulturystyczne i że oni tak naprawdę nic nie wiedzieli. I wiem, że dopuścili ich, bo potem był Grodzisk 2 tygodnie czy tydzień po moich zawodach i mnóstwo zawodników z moich zawodów tam startowało i w ten sposób właśnie się bronili. I nie wyciągnięto żadnych konsekwencji z tego, co wiem, w stosunku do żadnego zawodnika. No to liczę już na to, że w konsekwencji w latach późniejszych będzie już to jakby te wszystkie bany i te wszystkie takie, wiadomo, jakieś cyrki i różne rzeczy dziwne na kiju cichły i będzie się to szło w takim kierunku, jak mówiłeś, czyli takiego jednoczenia się wszystkich Tym bardziej, że federacji. tak naprawdę to jest tak naprawdę ukłon, wiadomo, w stronę wszystkich zawodników, bo jakby było więcej federacji, więcej tych zawodów, no i dla zawodników byłoby łatwiej, bo mogliby sobie startować nie w jednym, czy tam w jakichś, nie wiem, dwóch, trzech zawodach, ale mogliby sobie wybierać wśród różnych imprez, różnego poziomu. No i też nie ukrywajmy, dla organizatorów, czy też nawet dla poszczególnych federacji, czy tam związków, też to byłoby lepiej, bo by mogli startować zawodnicy, którzy do tej pory nie startowali, więc no ja nie rozumiem tych podziałów, skąd to się bierze i dlaczego to jest takie zajadłe, że powiem. No mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, że gdzieś tam ludzie przejrzą na oczy i stwierdzą, że jednak lepiej jest dać i chłopakom startować, znaczy i dziewczynom, i chłopakom startować z różnych federacji i samemu lepiej zarobić.
czy cokolwiek generalnie zarobić. Dokładnie. Też tak uważam. Mam nadzieję, że coraz więcej osób też tak zacznie uważać. Mówiłeś, że kulturystyka to twoja największa miłość. Na scenie na razie cię nie zobaczymy. Niemniej jednak, no jesteś znany, jakby nie patrzeć, głównie z tego, że aktywnie w kulturystyce cały czas działasz, tylko że poprzez spuściznę swoich zawodników. I dzisiaj o tym chciałbym porozmawiać, czyli o tym, jak ty podchodzisz do przygotowania zawodnika kompletnego. Chciałbym, żebyśmy się skupili, w związku z tym, że jesteś fanem kulturystyki ciężkiej, ja również, może właśnie na tych zawodnikach ciężkich, dlatego że jak rozbijemy się na poszczególne kategorie, to ta rozmowa mogłaby trwać lata i pewnie byśmy dalej nie doszli Zgadzam. do żadnego konsensusu. Więc zakładamy tutaj scenariusze takie najpiękniejsze, czyli że wszystko przebiega według Twojej założonej wizji, nikt nie miał żadnych problemów w międzyczasie i tak dalej. I w takim mniej więcej schemacie możesz sobie jakiegoś tam zawodnika ze swojej stajni gdzieś tam w głowie trzymać, niekoniecznie musisz mówić, o kogo tutaj chodzi, i jakiś taki schemat przedstawić. Oczywiście ja mówię schemat, bo wiadomo, że wszystko, co jest związane z kulturystyką i z przygotowaniem ludzi do zawodów, jest rzeczą niezwykle osobniczą i każdy jakby powinien pewne rzeczy dopasowywać, niemniej jednak każdy trener ma jakieś tam swoje schematy, które stosuje, i jedynie rzeczy, które gdzieś tam się nie sprawdzają, u danego zawodnika się drogą manipulacji, wiadomo, wyklucza lub dodaje. To jest rzecz normalna. Zacznijmy sobie może od okresu masowego, ponieważ jak wiadomo, no, na przygotowanie zawodnika do zawodów składa się nie tylko 6, 8, 12, 16 tygodni przygotowań do zawodów, ale cały rok, bo trzeba najpierw tą masę nabudować, ubić to wszystko, przygotować zawodnika mentalnie, fizycznie i tak dalej, do tego, żeby on do tego prepu mógł podjąć prawidłowo. Więc okres masowy. Jak ty zapatrujesz się na długość okresu masowego oraz na to, jak trening w okresie masowym powinien wyglądać według ciebie? Ja powiem może tak. Wiadomo, że najważniejszą sprawą to jest to, że z każdym zawodnikiem trzeba usiąść i przede wszystkim zaplanować, kiedy startujemy. Zupełnie inaczej będzie wyglądało przygotowanie dla kogoś, kto nie startował za pół roku, czy na przykład startuje, nie wiem, 2 razy do roku na 2 sezonach. Zupełnie inaczej dla osoby takiej, która startuje na przykład w jednym sezonie co roku i chce gdzieś tam, że tak powiem, tą masę mięśniową poprawić. Wiadomo, że jeżeli mówimy o jakiejś poprawie masy mięśniowej, jakichś gabarytów i tak dalej, to pół roku wraz z bezpośrednim takim przygotowaniem startowym to jest dosyć mało i nie ma się co oszukiwać, że jakichś tam wielkich zmian się nie da zrobić. Więc jeżeli mam takich zawodników, z którymi gdzieś tam przechodzę, na przykład z kategorii do kategorii wyższej, to raczej wolę ten taki okres, na przykład, nie wiem, że startujemy na wiosnę, to startujemy tylko na wiosnę i staramy się, powiem, ten rok wykorzystać na poprawę jakichś tam słabych punktów, gdzieś tam tej sylwetki, i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób to wygląda? No oczywiście ja zawsze zaczynam jakby po, jeżeli mówimy o zawodniku, to po okresie startowym. Na pewno polecam zawsze po okresie startowym zrobienie sobie jakiejś pauzy, regenerację i wiadomo, i całego ciała, i umysłu przede wszystkim, bo wiadomo, że każdy po zawodach jest gdzieś tam mocno, że tak powiem, przetyrany. Mimo tego, że motywacja i, tak powiem, chęci są, szczególnie dobrze poszło na zawodach, jak się człowiek dobrze naje, to bym chciał dalej trenować, ale wiadomo, że za jakiś czas przyjdzie, że tak powiem, gorszy czas i będzie trzeba, że tak powiem, robić tą przerwę, czy odpoczywać w tym czasie, w którym się niekoniecznie chce. Więc wiadomo, że dla mnie jakby przerwa taka regeneracyjna, również zupełnie od siłowni po zawodach, jest takim bardzo, bardzo, że tak powiem, ważną sprawą. Zresztą sam też, jak kiedyś startowałem, to zawsze po zawodach, ja startowałem przeważnie zawsze w jakimś tam jednym sezonie. Miałem tylko kilka razy, także startowałem wiosna i jesień. No to też wiadomo, gdzieś tam sobie planowałem, żeby te tam powiedzmy 6-8 tygodni zrobić sobie takiego zupełnego luzu. Często w tym luzie było nawet do 4 tygodni w ogóle bez treningu. No i potem oczywiście, wiadomo, zaczynaliśmy okres budowania masy mięśniowej. Wszystko, wiadomo, też zależy od tego, ile tego czasu, że powiem, mamy, ale niewątpliwie ja jestem zwolennikiem tego, żeby budować masę mięśniową wtedy, kiedy się w miarę dobrze wygląda. Nie lubię robienia takiej, jak to się mówi, świńskiej masy, nabierania olbrzymich ilości kilogramów, bo najczęściej z czegoś takiego potem niewiele zostaje i nie widzieć tego, że tak powiem, progresu. Więc ja też staram się tak, że ten okres budowania masy mięśniowej, gdzieś tam zwiększania kalorii i tak dalej, robić tak w miarę, że tak powiem, stopniowo, żeby było widać, czy się buduje faktycznie mięśnie, czy się buduje
Przepraszam, bo coś tu dzwoni. Oczywiście buduję po prostu. Jestem? Cały czas tak. mnie słychać? Tak, jesteś, dobrze. Ktoś mi dzwoniło i mnie mnie rozłączyło. No, czyli tak jak powiedziałem, jestem zwolennikiem tego, żeby raczej budować dobrej jakości mięśnie. Jeżeli chodzi, wiadomo, tam o diety, no to ciężko, tak jak powiem, z kapelusza dorzucić, co to robię, ale ja jestem ogólnie zwolennikiem większej ilości węglowodanów, czy to na masie, czy to przed zawodami. Moi zawodnicy raczej nie jedzą jakichś olbrzymich ilości tłuszczy. Słyszałem tam, niektórzy jedzą po 300-400 gramów tłuszczy. Moi zawodnicy maksymalnie do 100 gramów tłuszczu jedzą. Natomiast w większości kalorie pochodzą właśnie z węglowodanów. Oczywiście jestem też zwolennikiem raczej większej ilości białka w diecie. Co tam jeszcze można powiedzieć o diecie? No ja jestem oczywiście też wielkim zwolennikiem jakby takiego jedzenia niekoniecznie w każdy dzień takiej samej ilości kalorii. Jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby były dni o wyższej, niższej, średniej ilości i kalorii, i węglowodanów. Uważam, że dzięki temu łatwiej można zapanować chociażby nad poziomem tkanki tłuszczowej, nad utrzymaniem tej takiej wrażliwości insulinowej i wrażliwości na węglowodany. Dlatego uważam, że coś takiego w jakimś tam stopniu każdy zawodnik powinien mieć. Nie można raczej mieć takiej diety bardzo wysokokalorycznej i cały czas tak jeść dzień, bo prędzej czy później będzie to prowadziło do zwiększonego tam odkładania się tkanki tłuszczowej, więc tego na pewno unikam. Jeżeli chodzi o trening cardio w okresie masowym, ci co mnie znają wiedzą, że ja ogólnie nie lubię cardio, więc moi zawodnicy też robią tego cardio bardzo niewiele. Aczkolwiek no, no, czasami gdzieś tego cardio na masie też tam dorzucamy, ale raczej są to bardzo małe ilości. Wiem, że niektórzy zawodnicy robią bardzo dużo cardio przez cały rok. Ja natomiast uważam, że cardio powinno być wykonywane bliżej okresu takiego przed zawodami. Oczywiście, jeżeli ktoś tam robi, tam nie wiem, 3 razy w tygodniu po 20 minut, to ok, ale tam broń Boże, jakieś tam nie wiem, 4-5 sesji po 40 minut na masie, w moim odczuciu lepiej mniej po prostu trochę jeść, jeżeli potrzebujemy aż tak dużo kardio robić, żeby zachować się w jakiejś tam w tam formie. Więc nie marnuję energii na robienie rowerka. Energia moim zdaniem powinna być wykorzystana do podnoszenia ciężarów. Jeżeli chodzi o trening siłowy, to oczywiście wierzę bardzo mocno w trening siłowy. Nie ma tam, że tak powiem, takiej przypadkowości, czyli nie wierzę w żaden tam trening instynktowny, czyli takie tam, jak to się mówi, że moje ciało mi mówi, co ma zrobić i tak dalej. Tutaj myślę, że jest największa bzdura. Trening musi być zaplanowany, musi być konsekwentnie realizowany. Gdzieś tam musi być zaplanowana jakaś progresja. W moim odczuciu najbardziej to, co się sprawdza, to taka progresja ciężarowa, jeżeli chodzi o objętość. Wiadomo, każdy wie, że tam głównym takim czynnikiem, można powiedzieć, zwiększającym masę mięśniową, to jest gdzieś tam zwiększająca się niby objętość, ale ja jestem raczej za tym, żeby ta objętość rosła poprzez jakby zwiększenie samego tonażu na treningu poprzez wykonywanie, nie wiem, tych samych bojów z większymi ciężarami niż poprzez zwykłe dokładanie serii. Osobiście nie wierzę tam w jakieś same dokładanie serii. Myślę, że gdzieś tam trzeba sobie założyć jakieś, nie wiem, jakieś dążenie do pewnych ciężarów i że tak powiem, konsekwentnie realizować to w okresie masy. Ja to zawsze mówię, że jak mówię, też mieć wielkie nogi, by sobie wyobrazić, mówię, jakim musisz zrobić przysiadem te nogi, żeby mieć wielkie nogi. No jak robisz 100 kg, no to żebyś zrobił 50 serii 100 kg, to i tak nie będziesz miał wielkich nóg. Ale jak będziesz robił tam 280, to mówię, to na pewno będziesz to nogę miał większe. Także wiesz, o co mi chodzi. Mam takie może troszeczkę staroświeckie podejście, ale uważam, że ten ciężar jest najlepszym takim gwarantem budowania mięśni. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na kwestię cheat meali na masie? Czy jest na takie coś miejsce u ciebie w diecie, czy myślisz, że to jest zbędne w okresie masowym? Oczywiście, ja tam uważam, że jakby na masie powinno się jeść tam czysto, ale tam bez przesady, czyli gdzieś tam jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, miejsce na jakiegoś tam cheat meala, czy na jakiś posiłek oszukany od czasu do czasu powinno być, szczególnie dla osób takich, które potrzebują dużej ilości kalorii. Lubię od czasu do czasu coś takiego sobie wrzucać. To, co powiedziałem, że nie jestem zwolennikiem tego, żeby jeść cały czas bardzo dużo kalorii, dzień. Czyli wiadomo, że taki cheat meal może być dla mnie po prostu związany z tym, że mam jakiś dzień o wyższej kaloryczności. Wtedy jakby
ten cheat meal jest jakby takim doładowaniem. Ale też staram się, żeby te cheat meale były w miarę możliwości takie pod kontrolą, czyli to nie jest coś takiego, że nie wiem, od rana do wieczora cisnę ile tylko wlezie i nie mam nad tym żadnej kontroli. Nie? Tak samo jak tam gdzieś, nie wiem, w okresach redukcyjnych czy coś. Jeżeli nie mamy kontroli nad tymi kaloriami, to może się okazać, że naprawdę tracimy trochę czasu. Czasu poświęconego na tą, że powiem, redukcję. Znaczy bardzo często to, co widzę u niektórych zawodników, jest tak, że powiedzmy, nie wiem, już mówię, wybiegam w przyszłość, ale szykując się do zawodów, na pierwszych zawodach, które, że powiem, są takimi zawodami na rozgrzewkę, wyglądają bardzo dobrze, no ale wiadomo, przed zawodami jakieś ładowanie, po zawodach jakaś tam nagroda w postaci burgerka, pizzy i lodów i tak dalej, i się okazuje, że przez te ostatnie 3 dni zjadłeś tych kalorii dużo, dużo, za dużo. Za tydzień czy za 2 tygodnie są kolejne zawody, więc wiadomo, ktoś się znowu pilnuje i znowu ładuje przez następne 3 czy tam 4 dni. I tak naprawdę patrząc summa summarum na cały tydzień, to się okazuje, że jest znacznie więcej niż potrzebuje, żeby w tym deficycie zostać. I często te osoby nie robią potem progresu z zawodów na zawody, bo po prostu jedzą za dużo. I oczywiście zwalają tam winę na to, że nie wiem, że coś tam, tam woda się trzyma, coś się nie odwodniło i tak dalej, a to po prostu tak naprawdę do końca gdzieś tam tej formy nie zrobili, bo po prostu jedzą za dużo i nie widzą tego, nie? Także też zawsze wszystkich swoich zawodników uświadamiam, że jedzenie musi być gdzieś tam zaplanowane i musi być w ryzach, szczególnie jeżeli mówimy o jakichś tam przygotowaniach do zawodów, bo to wcale nie jest tak, że te kalorie gdzieś tam się ulatniają tylko dlatego, że się wypościłem przez pierwszą na przykład część tygodni. Powiedz mi, jak się zapatrujesz, o ile, jeżeli nie chcesz mówić oczywiście o tej tematyce, to możemy przejść dalej. Chodzi mi o kwestię środków, nie, to nie oczywiście absolutnie żadnych dawek, niczego takiego, tylko bardziej chodzi mi o kwestię taką, czy raczej trzymasz podstawy nisko i wolisz, żeby to trening i no jakby to samo żywienie robiło robotę. Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, myślę, że nie ma sensu brania wielkiej różnorodności środków. Myślę, że podstawowe środki są ważne, wiadomo, ale jakby samo cudowanie i kombinowanie z najróżniejszymi środkami, a niedocenianie głównie treningu, bo w moim odczuciu na masie najważniejszy jest trening, bo ten trening to jest właśnie gwarant tego, że te mięśnie będą rosły. Same jedzenie, wiadomo, to też jest jakby podstawa, wiadomo, że musimy być w tej nadwyżce kalorycznej, ale to, czy nam urośnie bardziej biceps, czy klata, czy łydka, to zależy niestety od tego treningu, więc nie ma środków na bicepsy, nie ma diety na bicepsy, są ćwiczenia i dobry trening, więc w moim odczuciu, wiadomo, baza musi być jakaś tam anaboliczna, ale wiele osób przekombinowuje, szczególnie na masie, jeżeli chodzi o środki, także myślę, że nie ma sensu tam za bardzo kombinować, podstawy są ważniejsze. Dobra, teraz tak, mamy taką sytuację, ktoś kończy założony okres masowy przez Ciebie, powiedzmy, nie wiem, tam założyłeś, że wiadomo, ktoś startuje z jesieni na jesień, czyli macie rok do przygotowań, więc założyłbyś pewnie, nie wiem, ile, około 20 paru tygodni na okres masowy? No myślę, że tak, oczywiście ja czasami jakby też wprowadzam takie troszeczkę jakby okres takiej mini redukcji. Nie powiem, że to są jakby takie zaplanowane minikaty, ale wiadomo, że jeżeli widzę, że coś się dzieje, że jak powiem, złego, gdzieś tam ktoś traci głównie tą wrażliwość właśnie na te węglowodany i tak dalej, to często wprowadzam chociaż takie krótkie okresy obniżonej kaloryczności po to, żeby poprawić głównie tą wrażliwość i żeby znowu przez kilka kolejnych tygodni gdzieś tam coś bardziej, że tak powiem, wykorzystać tego jedzenia do budowania. Więc ogólnie okres budowania masy mięśniowej, to ciężko powiedzieć ile, no ale na pewno przynajmniej te 16-20 tygodni to jest taki czas, w którym jestem w stanie coś zrobić, coś zbudować. W moim odczuciu budowa masy mięśniowej na zasadzie 4-6 tygodni to nie ma w ogóle żadnego przełożenia. Jasne. To teraz tak, jesteśmy po okresie ciężkiego off-seasonu. Wiadomo, że jak ktoś miał ciężki off-season, to i ciężko trenował, dużo jadł, jest na pewno zmęczony. I teraz pytanie jest takie, czy wolisz, żeby ktoś przed wejściem bezpośredni prep, czyli te założone tygodnie, o których zaraz zapytam, jak długo zakładasz na prepa, zrobił sobie jakiś okres roztrenowania przed tym prepem, jakiegoś mostka odpoczynku, czy wolisz, żeby z takiego sztosu przejść w sztos i prosto w przygotowania?
Słuchaj, ja zawsze w czasie okresu budowania masy mięśniowej wprowadzam taki okres cardio-loadu, czyli wiadomo, że mamy te 16 czy 20 tygodni, to też nie wyobrażam sobie, żeby zawodnik przez 20 tygodni jechał na pełnym gazie na 100%, więc staram się, żeby oczywiście były tygodnie o takim jakby progresywnym zwiększeniu, że powiem, intensywności i też takie tygodnie o troszeczkę obniżonej intensywności. Myślę, że to, jeżeli jest dobrze prowadzone, to w zupełności wystarczy, żeby przepracować ten cały okres do momentu przygotowań do zawodów i raczej jakby nie zakładam sobie czegoś takiego, że musi ten ktoś odpoczywać po okresie budowania masy mięśniowej. Oczywiście może to być tak, że tydzień, 2 tygodnie takie deloadowe kończą okres masowy, ale to nie jest na pewno nic takiego większego, że tam nie wiem, że jakiś odpoczynek po budowaniu masy mięśniowej czy coś takiego. Okej, okay. Jeżeli chodzi o wejście w okres deficytu, wolisz to robić bardzo stopniowo, czy na zasadzie delikatne ucięcie kalorii, delikatnie dodać aktywności, czy raczej drastycznie, tak żeby szybciutko wejść sobie w deficyt kaloryczny i rozpocząć ten proces spajania tkanki tłuszczowej od razu? To wszystko też oczywiście zależy od zawodnika. Jeżeli ktoś się troszeczkę bardziej, że powiem, zatłuścił, to często stosuje tak, że robi takie dosyć drastyczne cięcie i potem, jak się ta forma poprawi, dopiero sobie zaczynam te kalorie lekko podbijać, czy tak troszeczkę może nietypowo. Natomiast jeżeli ktoś wygląda bardzo dobrze, to raczej są to takie delikatne zejścia z kalorii. Czyli można powiedzieć, że nie mam takiego jakby 100%owego, zależy to od tego, jak ktoś wygląda na końcu budowania masy mięśniowej. Oczywiście to, co też powiedziałem wcześniej, że moi zawodnicy na masie nie robią za dużo cardio, więc tutaj okres jakby redukcyjny to przede wszystkim, wiadomo, wyczyszczenie jedzenia i dodatek cardio, więc gdzieś tam ten deficyt kaloryczny buduje też poprzez dodatek właśnie treningu aerobowego. Ja po prostu i moi zawodnicy lubią więcej jeść, więc generalnie staram się w miarę możliwości te kalorie trzymać jak najdłużej na wysokim poziomie. Teraz tak, jaki okres średnio zakładając oczywiście, że zawodnik jest na poziomie, na którym chciałbyś wyjściowo, żeby był po okresie masowym, czyli nie poleciał z tematem, nie ulał się za mocno. Ile tygodni założyłbyś na okres takich przygotowań zawodów? Co najczęściej, jeżeli wszystko idzie dobrze, to jest to 10-12 tygodni. Jeżeli jakiegoś zawodnika na przykład nie znam albo z kimś pracuję pierwszy raz, to daję zawsze troszeczkę sobie więcej czasu, na zasadzie jakichś 14-15 tygodni. Ale jeżeli znam zawodnika, już z nim gdzieś tam coś robiłem, to jest to najczęściej 10-12 tygodni. Okej. Okay. Wolisz, żeby twój zawodnik miał więcej aktywności i więcej jedzenia, czy odwrotnie? Oczywiście wolę jedzenie trzymać na jak najwyższym poziomie, ale też bez przesady, nie? Czyli wiadomo, nie jestem też jakby zwolennikiem tego, żeby jeść bardzo dużo i robić na przykład 2 godziny cardio dziennie, to tam bez przesady. Natomiast niewątpliwie ja również wykorzystuję trening siłowy jako sposób na robienie deficytu kalorycznego, czyli wierzę też, że nie samo jakby dokładanie cardio, ale również poprzez na przykład zwiększenie częstotliwości treningu, czy troszeczkę zwiększenie objętości treningowej, jestem w stanie ten deficyt troszeczkę pogłębiać. Gdzieś tam przy końcówce chociażby coś takiego, że gdzieś tam jakieś stosowanie jakichś technik, z tego jakieś serie łączone, coś tam, jakieś serie potrójne, też będą skutkowały delikatnie większym obniżeniem, a znaczy delikatnym większym Podniesieniem. deficytem kalorycznym, dokładnie. Więc ten trening też uważam, że jest bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby podkręcić spalanie. Wiadomo, że niektórzy trenerzy uważają, że ten trening powinien być bardzo ograniczony, żeby ten masy mięśniowej nie tracić to i tak dalej. Ja natomiast nie uważam, że wszystkie serie powinny być najcięższe na świecie i tak dalej, ale właśnie niektóre serie mogą być traktowane jako taki, że tak powiem, w cudzysłowie, metaboliczny trening i może to sprzyjać polepszeniu formy. Ja osobiście wolę generalnie więcej trenować niż mniej i wolę też oczywiście więcej jeść. Jeżeli chodzi o kwestię cardio, czy też hitu, czy też kroków, ogólnie dodatkowej aktywności, którą jest dla Ciebie najbardziej preferowaną formą? Takie statyczne cardio, hit, czy na przykład liczenie kroków, jak to jest teraz popularne? Znaczy, ja uważam ogólnie, że jeżeli chodzi o robienie kroków, jak ktoś ma robić, nie wiem, 15 tysięcy kroków, 20 tysięcy kroków, to jest w ogóle dla mnie jakiś absurd. Już lepiej po prostu powiedzieć sobie szczerze, że robię cardio i tyle. Wiadomo, jeżeli ktoś w ogóle nic nie robi na co dzień i tych kroków robi, nie wiem, 2000 czy 3000. Ostatnio miałem taką dziewczynę, która pokazywała mi
no, młodą dziewczynę, która 500-600 kroków dziennie robiła, bo przed telewizorem cały czas siedziała, no to wiadomo, że tutaj trzeba by było, żeby ta spontaniczna aktywność fizyczna była troszeczkę większa, że powiem, na co dzień. Natomiast nie uważam, żeby jakby robienie jakichś olbrzymich ilości kroków miało sens. Myślę, że każdy z nas powinien mniej więcej trzymać podobną do swojego, że tak powiem, trybu życia aktywność, czyli wiadomo, że będąc na przykład w czasie przygotowań do zawodów nie powinniśmy jej ograniczać. Często tak jest na przykład, że ktoś mówi, że będąc na przykład tam na masie, wychodził gdzieś ze znajomymi, chodził do knajpy, gdzieś sobie chodził z psem, nie, na spacery, to i tak dalej, a potem nagle jest na redukcji, to oszczędza energię, więc to absolutnie jest bez sensu, więc przede wszystkim powinno się tą aktywność, która była wcześniej, zachować na tym samym poziomie. Natomiast myślę, że zamiast zwykłego dreptania więcej w ciągu dnia, łatwiejszym sposobem jest po prostu dorzucenie cardio i tego cardio trzymania jako tej takiej dodatkowej, policzalnej aktywności fizycznej. A zdarza ci się wrzucać hity? Oczywiście, jeżeli chodzi o hity, ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś ma dużo jedzenia, dużo węglowodanów, to bardziej intensywne cardio jest lepsze. Natomiast wraz jakby z procesem przygotowań, im tych kalorii jest troszeczkę mniej, tych węglowodanów w diecie jest mniej. Myślę, że wtedy bardziej, znaczy mniej intensywne cardio, bardziej takie przy stałym tętnie robi lepszy efekt. Hitów oczywiście może być, ale mniej wtedy w tygodniu, nie? Powiedz mi, jak się zapatrujesz na dietę w okresie redukcyjnym? Chodzi mi generalnie o to, że mówiłeś już jakby, że węglowodany starasz się trzymać wysoko, ale chodzi mi o kwestię manipulacji tłuszczem i białkiem. Czy na przykład dalej w deficyt starasz się podnosić odrobinę białko i mocno obniżać te tłuszcze, czy starasz się, żeby białko było na stałym poziomie, a manipulujesz tylko tłuszczami i węglowodanami? To, co powiedziałem, że na przykład tam na masie czasami moi zawodnicy jedzą tam na przykład nawet pod 100 gramów tłuszczu. Więc tłuszcze u większości zawodników troszeczkę ograniczam na pewno, jeżeli chodzi o redukcję. Też różnie u różnych, w zależności w jaki sposób na te węglowodany reagują, ale najczęściej jest tak, że te tłuszcze w późniejszym, że powiem, etapie są obniżane. Natomiast jeżeli chodzi o węglowodany, to również wiadomo, że redukuje te węglowodany, ale to, co powiedziałem też wcześniej, nie redukuje nigdy jakby tak samo tych węglowodanów z każdego, że powiem, dnia. Czyli jeżeli mam jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, podaż węglowodanów, nie wiem, 400 czy tam 500 gramów na przykład na masie, to mogę zrobić tak, że powiedzmy w czasie redukcji dalej gdzieś tam w jakichś tam jednostkach treningowych zostawiam te 500 gramów, a na przykład dni o niższej intensywności, jeżeli chodzi o trening, jem troszeczkę mniej, a na przykład dni nietreningowe w ogóle jem mniej węglowodanów, nie? Czyli jakby suma summarum patrzę sobie na tą kaloryczność w ujęciu takiego całego tygodnia. Oczywiście robię też czasami tak, że na przykład, to jest chyba też takie trochę niespotykane, że dni treningowe robię mniej kaloryczne, a na przykład dni wolne od treningu robię jako dni takie doładowujące, odbudowujące glikogen i takie jakby regenerujące, i wtedy tych kalorii mam i węglowodanów mam na przykład więcej. Natomiast jeżeli chodzi o białko, białko raczej staram się trzymać na stałym, wysokim poziomie, chyba że przy końcówce gdzieś tam przygotowań, jeżeli tych węglowodanów faktycznie potrzebuję obciąć jeszcze troszeczkę więcej, to żeby ten deficyt nie był za wielki, to gdzieś tam na przykład mogę obciąć, nie będzie tam, nie wiem, kilkaset kalorii na przykład z węglowodanów, a kilkaset dorzucić z białka. Czyli tam suma summarum, że powiem, ten deficyt będzie niewiele większy, ale jakby ta kaloryczność procentowo jest bardziej jakby na korzyść białka niż na przykład tych energetycznych takich produktów jak węglowodany czy tłuszcz. Okej. No i teraz pytanie, czy stosujesz na redukcji podczas prepa raczej cheat meale, czy raczej takie kontrolowane refeedy u swoich zawodników? Raczej refeedy, tak jak powiedziałem, ja jestem mega zapatrzony w cyferki i tak dalej, więc jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodów i raczej oczywiście lubię wiedzieć, ile tych kalorii w czasie tego na przykład tam doładowania dany klient spożył. Czasami oczywiście, jeżeli ten okres redukcyjny jest troszeczkę dłuższy, to co powiedziałem, że czasami, jeżeli wymaga mi to jakiejś tam drastycznej ilości obcięcia kalorii, to czasami jakby ogólnie podnoszę na trochę dłużej te kalorie w górę, to lubię wiedzieć, ile tych kalorii podniosę, żeby w razie co zareagować w taki czy w taki czy w inny sposób. Wiadomo, jeżeli ktoś tam je jakiegoś, nie wiem, burgera, pizzę czy coś, no, to ja tam nie wiem do końca, nie wierzę w tym wszystkim aplikacjom, ile to ma kalorii, czy też nie wierzę
tabelą w McDonaldzie, że tyle te kalorii ma, a nie tyle. Więc wolę, jeżeli ktoś robi taki typowy refit, najlepiej, wiadomo, robi posiłki oszukane, takie troszeczkę bardziej zaplanowane, albo ewentualnie, no nie wiem, jakiś tam sobie zje coś spoza kulturystycznego menu, ale co jest na pewno na 100% policzone. Dobra, i teraz tak, mam taką zakładkę tutaj, która się nazywa Ostatnie Szlify. I chodzi generalnie o to, co w Polsce nazywa się bezpośrednim przygotowaniem startowym, czyli ostatni tydzień, czyli moment, w którym, jak to niektórzy na Instagramie hucznie mówią, teraz zacznie się magia. Więc chodzi mi o to dokładnie, ile wcześniej rozpoczynasz sobie diurezę. Jak zachowuje się u ciebie kwestia wody i minerałów, takich jak oczywiście sód, magnez, ewentualnie jeżeli manipulujesz również potasem, to potas. Jeżeli chodzi o takie bezpośrednie przygotowanie, to można powiedzieć, że większość moich zawodników zaczyna taki proces 2 tygodnie przed zawodami. To znaczy, ja staram się zrobić tak, że 2 tygodnie przed zawodami tą formę mam taką, jaką już bym chciał po prostu mieć. 2 tygodnie przed zawodami raczej stabilizuję sobie kalorie na stałym poziomie. To, co powiedziałem wcześniej, że w każdym tygodniu mam troszeczkę inaczej zmienną ilość kalorii i tak dalej, to raczej 2 tygodnie przed zawodami staram się je w miarę możliwości wyrównać, żeby nie było jakichś strasznie wielkich zmian. Po to, żeby gdzieś ten organizm się przyzwyczaił i do stałej podaży kalorii, żebym widział, że powiedzmy te mięśnie są, nie wiem, nabite, pełne i tak dalej, i tak dalej. Nie, że na przykład w jeden dzień mam mniej, drugi dzień mam więcej i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby ten ostatni tydzień przed troszeczkę sobie jakby przemanipulować z tym. I teraz też wiadomo, że jeżeli chodzi o te ostatnie 2 tygodnie, tak jak powiedziałem, to ten pierwszy tydzień z tych 2 tygodni jest po to, żeby ustabilizować całą dietę na 100%, gdzieś tam wyrównać ilość sodu w diecie. Jeżeli chodzi o ilość płynów, to oczywiście ja nie jestem takim jakimś tam mega super zwolennikiem zwiększania bardzo dużej ilości wody. Gdzieś za moich czasów, ja też pamiętam, że ja kiedyś piłem 20 litrów wody destylowanej na przykład przez ostatni tydzień. To wiadomo, że to mogło tam się skończyć, że powiem, śmiercią nawet, więc nie robię takich rzeczy. Wiadomo, że staram się, to powiedzmy ostatnie 10 dni, żeby tej wody było troszeczkę więcej, szczególnie u osób, które piją tej wody niewiele. To są też tacy zawodnicy, którzy piją na przykład po 2-3 litry wody, nie są w stanie więcej sobie, że powiem, spożyć. To wiadomo, że u nich staram się to podnieść. Natomiast jeżeli ktoś pije w miarę dużo, regularnie, to jakoś tam nie staram się skupiać na tym, żeby tą wodę bardzo mocno podnosić. Natomiast oczywiście ważne jest dla mnie stałe spożycie sodu na jakimś tam poziomie. Wszystko też rzeczywiście zależy od tego, ile dana osoba tego sodu wcześniej brała. Ja na przykład nie lubię obcinać tego sodu, więc staram się raczej ten sód trzymać do samego startu. To jest coś, co kiedyś uważam, że robiło się źle i sam to robiłem wielokrotnie, że obcinałem tam już 2 albo 3 dni przed startem sód i przez to, że powiem, nigdy nie mogłem, że powiem, dociągnąć takiej masy mięśniowej, takiej pełności, jaką wiem, że teraz moi zawodnicy dociągają, dzięki temu, że właśnie tego sodu gdzieś tam nie unikamy, że powiem, do samego końca. Oczywiście są osoby takie, które są bardzo wrażliwe, gdzieś tam czasami ten sód obetnę, ale są to na zasadzie kilkanaście, tam nie wiem, ewentualnie 24 godziny przed startem, to jest maks, jeżeli chodzi o jakieś tam obcięcie sodu. Natomiast większość moich zawodników soli do samego końca, do startu. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to też tak zwana ketoza, wiadomo, to nie jest ketoza, ale jakby ograniczenie węglowodanów. U niektórych zawodników to stosuje, szczególnie u tych, którzy reagują bardzo dobrze na duże ilości węglowodanów i u których widzę, że jakby zwiększanie czy zmniejszanie ilości węglowodanów daje taki efekt w postaci lepszej pełności, że powiem, mięśni. Więc wtedy jak najbardziej bawię się tym i na przykład troszeczkę ograniczam w pierwszej części tygodnia i potem oczywiście robię ładowania. Ale mam też takich zawodników, jeżeli wyglądają bardzo dobrze i ten poziom tej wody podskórnej też jest bardzo niewielki tydzień wcześniej i pełność mięśni jest na dobrym poziomie i tak dalej, to tak naprawdę z nimi, można powiedzieć, niewiele robię. Ostatni tydzień z dnia na dzień gdzieś tam się konsultujemy, są to zmiany delikatnie węglowodany w górę, delikatnie węglowodany w dół,
i można powiedzieć, że wychodzą tak jakby z marszu, znaczy się nie z marszu, bo gdzieś tam jakby te kilkadziesiąt, czy tam nie wiem, 100, 200 gramów węglowodanów w lewo czy w prawo mogę sobie gdzieś tam obcinać. Ale nie zakładam czegoś takiego, że z każdym zawodnikiem, tak jak wiem, że niektórzy robią, że zawsze robią obcięcie węglowodanów albo do zera, albo do połowy i potem robią jakieś tam olbrzymie ładowania. Nie jestem też jakby wielkim zwolennikiem takich olbrzymich ilości węglowodanów w czasie bezpośrednio poprzedzającym start, bo myślę, że u większości osób tych węglowodanów jest po prostu za dużo i brak tej pełności bardziej wynika jakby z braku odpowiedniej ilości płynów i właśnie zaburzenia tego właśnie sodu, potasu niż samej ilości węglowodanów. Powiedz mi, czy wolisz ładować 100% czysto, czy zdarza ci się, żeby na przykład właśnie zawodnik załadował jakimś takim posiłkiem, można powiedzieć, bardziej, no jak to się utarło mówić, śmieciowym? To też zależy wszystko od zawodnika i od tego, czy mamy czas. Mówiliśmy, że mówimy tu głównie o kulturystyce ekstremalnej, więc jeżeli kulturysta ekstremalny i mam czas na przykład na zrobienie pełnego, powiedzmy ostatnich kilku dni bez żadnego ograniczania jedzenia węglowodanów i bez żadnego, że powiem, jakiegoś wbijania się w limit wagowy, to oczywiście raczej nie przewiduję jedzenia cheat meali, bo rozkładam sobie to na przykład podładowanie, czy jakby tam manipulację węglową na kilka dni. Natomiast jeżeli mamy zawodników, którzy gdzieś tam się muszą zmieścić w jakiś limit wagowy, no to najczęściej jest tak, że brakuje tego normalnego pokarmu, z normalnych pokarmów i być może nie wystarczy mi dobrych jakościowo produktów, więc wtedy się tam gdzieś wspomagam jakimś takim czytowym jedzeniem. Natomiast oczywiście u osób takich, które nie muszą, raczej jestem za tym, żeby to jedzenie było czyste. Oczywiście wspomagam się takimi lekkostrawiennymi, bardziej, że powiem, objętościowo, znaczy mniej objętościowymi, a bardziej wysokokalorycznymi i węglowodanowymi produktami, jakiś tam klej gryżowy. Również stosuję Carbo albo Vitargo, kole z cukrem na przykład, i tak dalej, w czasie tego bezpośredniego okresu przed startem. Ale jeżeli mówimy o jakichś tam, nie wiem, pizzach, burgerach i tak dalej, to raczej nie, raczej ograniczam to dla takich osób, które gdzieś tam, że powiem, musiały złapać jakiś limit wagowy i nie jesteśmy w stanie, że powiem, tych mięśni do końca wypełnić. Chyba że, tak jak też miałem kiedyś z takim swoim zawodnikiem, który startował też w Spodenkach i w pierwszy dzień, co prawda wygrał swoją tą, ale w drugiej startował o kartę pro i powiedzieli, że musi być większy, pełniejszy, no bo o kartę pro to nie chodzi o to, żeby był tak mega docięty, wyżylony, tylko musi być większy. To wtedy wiadomo, że miałem już za mało czasu, to też poszliśmy gdzieś tam po bandzie i trochę tego jedzenia takiego śmieciowego zrobiliśmy i faktycznie troszeczkę może forma była gorsza niż dzień wcześniej, ale za to było znacznie bardziej większy wymiar, większe nabicie i faktycznie tą kartę pro zdobyliśmy, więc no generalnie, jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście gdzieś tam nie wykluczam, ale wolę ogólnie czyste jedzenie. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na jedzenie w dzień startu? Jeżeli chodzi o jedzenie w dzień startu, jestem absolutnie przeciwnikiem jakichś dziwnych technik ładowania w dzień startu. Uważam, że dobre ładowanie powinno się zrobić dzień wcześniej, natomiast w dzień startu to jedzenie powinno być naprawdę na takim minimalnym poziomie, głównie jeżeli chodzi o kulturystykę ekstremalną, żeby po prostu nie wychodzić z tym brzuchem. Więc myślę, że jeżeli ktoś zrypa ładowanie, czy tam na przykład nie był naładowany dzień wcześniej, albo coś tam sobie przesadził z jakimiś środkami, na przykład, nie wiem, diuretykami, czy coś takiego, i rano się okazuje, że jest słabo, no to jakaś mega ilość jedzenia nic mu nie pomoże. Często jest tak na przykład, że lepiej się sprawdza powrót do większej ilości płynów w dzień startu. Czasami na przykład gdzieś te płyny, tak powiem, podbijam, ale raczej nigdy nie stosuję jakiegoś hardkorowego jedzenia w dzień startu. Oczywiście wracam do jakiegoś tam jedzenia takiego normalnego. W większości przypadków nie staram się głodzić tych zawodników, ale nie wierzę w coś takiego, że nagle, nie wiem, kolejny dzień ładowania to jest dzień startu. Tutaj myślę, że raczej nie ma sensu tego robić. Czyli mógłbyś przybliżyć na przykład, jak wygląda takie, nie wiem, śniadanie
pierwszy, drugi posiłek w dzień startu u zawodnika? W dzień startu oczywiście staram się tak, żeby ten poziom cukru był stabilniejszy w ciągu całego dnia, więc raczej jem posiłki takie węglowodanowo, trochę tłuszczowe. I oczywiście też staram się, żeby przed startem dostarczyć troszeczkę zwiększoną ilość sodu. Czyli na przykład, jak się mówi, że tam, znaczy zwiększoną, no taką w sumie, że tam gdzieś tam przed tym startem, nawet tam z 50-60% dziennej podaży sodu w normalny dzień staram się spożyć w te 2-3 posiłki przed startem. Jak wygląda ten? No na przykład posiłek pierwszy, jakieś tam, nie wiem, kilka całych jajek z jakimiś tam płatkami, do tego jakiś tam, nie wiem, trochę rodzynek czy coś, ale wiadomo, bez jakichś wielkich tych. Potem jakaś muffinka na przykład przed startem, czyli coś takiego, co też nie będzie, co będzie miało i węglowodany, i tłuszcz, i nie będzie miało za dużej objętości. No i tyle. Żadnego mięsa, żadnego białka w dzień startu na pewno nie preferuję, nie polecam. Dobrze. Powiedz mi w takim razie, co w przypadku zawodów dwudniowych? Wiadomo, że wtedy jak na przykład mamy zawody NPC, w sobotę są te zawody regionalne, troszkę mniej ważne. W niedzielę mamy te bardziej ważne, bo zazwyczaj jest to pro qualifier. I teraz jak rozegrać 2 dni w taki sposób, żeby w miarę wyjść przyzwoicie w sobotę, ale w niedzielę wnieść też pakiet taki bardzo dobry, bo też trzeba brać pod uwagę, że będziemy pewnie cały dzień na hali. No mamy starty, więc za bardzo ładować nie możemy. No bo też z tym brzuchem nie wyjdziemy i coś trzeba Jasne. zrobić, żeby to miało ręce i nogi. No wiadomo, że najważniejsza sprawa to przed tym pierwszym startem, czy na przykład przed tą sobotą, zrobić czy tam podładowanie, czy wynajmniej tą formę, jak ma być. Do startu raczej nie przesadzamy z tą ilością jedzenia, więc jemy takie, można powiedzieć, normalne, zwyczajowe posiłki, jakby z normalnej diety. Z tym, że tak jak powiedziałem, ja raczej zamiast białka staram się dodać troszkę tłuszczu, żeby ten poziom cukru był bardziej stabilniejszy i żeby kaloryczność jakby tych posiłków była troszeczkę większa. Natomiast bezpośrednio po zejściu ze sceny, w zależności od tego, jak mocno dany zawodnik się zmęczył na tej scenie, czy był w wielu porównaniach, czy nie, czy pompował się mocno raz, czy dwa, czy trzy razy, bo to wiadomo, że wychodzą teraz w różnych kategoriach o różnym czasie, no to oczywiście wiadomo, że po tym zejściu ze sceny raczej staram się doładować tych węglowodanów i większość węglowodanów z tego dnia, który sobie planuję jako przed startem dnia następnego, przypada mi po wysiłku związanym ze startem w pierwszy dzień. Oczywiście na pewno muszę dostarczyć jakieś tam ilości wody, też w zależności od tego, jak bardzo ten zawodnik był wyeksploatowany. Natomiast też, tak jak powiedziałem, no wiadomo, węglowodany bez tej wody tak się jakby nie załadują, więc jeżeli potrzebuję większego ładowania, to potrzebuję też więcej wody. Natomiast jakie ilości, to wszystko zależy od tego, jak dany zawodnik wyglądał w czasie startu i czy musi być większy, pełniejszy, czy na przykład, nie wiem, bardziej suchszy na następny dzień. To w przypadku zawodów tydzień w tydzień. Wiadomo, że no, proces diurezy, zazwyczaj odbicie, nierzadko jakieś diuretyki wchodzą też w grę, no bo tak to też wygląda. I teraz jak to ugryźć, żeby wnieść tydzień w tydzień ładnie spikowaną sylwetkę? No myślę, że najlepszym w ogóle takim jakby ustawieniem, jeżeli chodzi o zawody, to jest właśnie zawody co tydzień, bo takie mam wrażenie, że te 2 tygodnie przerwy to czasami jakby tą formę troszeczkę mogą zepsuć. Natomiast co tydzień to przeważnie jest tak, że za każdym razem ta forma jest troszeczkę lepsza, bo tej wody do końca nie zdążymy aż tak mocno złapać, więc ja jestem za tym, żeby oczywiście jak się da, to startujemy co tydzień. Jakbym miał na przykład do wyboru co 2, co 3 tygodnie, to wolałbym startować co tydzień niż na przykład co 2, czy co 3 tygodnie. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, czy nagradzam się po zawodach, czy nie, to wszystko zależy od tego, ile ogólnie tych węglowodanów, tych kalorii przyjąłem w kilka dni poprzedzających start. I wtedy wiadomo, że jeżeli niewiele, albo że powiem, wychodziłem bardziej jakby z marszu, z tego co powiedziałem, że tak jakby bardziej kombinuję sobie z węglowodanami, bo często też na przykład robię tak, że z osobami, które jedzą dużo węglowodanów, to na przykład 2-3 dni przed zawodami delikatnie obniżam tam na przykład po 10% węglowodanów. Czyli można powiedzieć, że one jakby nie robią ładowania, tylko tak naprawdę schodzą troszeczkę jakby nawet z kalorii. Więc jeżeli coś takiego jest, no to wiadomo, że nawet jeżeli tam zjem sobie jakiś posiłek postartowy, to nie za wiele mi on, że powiem, negatywnych rzeczy zrobi. Wiadomo, że na pewno po pierwszych zawodach, tak czy siak, ta ilość węglowodanów, czy tam ogólnie kalorii była troszeczkę większa, no to na pewno pierwszy etap tego tygodnia trochę z tych węgli na pewno zrezygnuję.
Natomiast czy do zera? No oczywiście ja jestem zwolennikiem, żeby do zera nigdy nie schodzić z węglami, więc raczej nie. I tak jak powiedziałem wcześniej, znowu można powiedzieć, manipuluję tymi węglowodanami ostatnie 2-3 dni przed startem. Natomiast jeżeli gdzieś tam daję mocno czadu z ładowaniem tydzień wcześniej, no to na pewno te pierwsze 2-3 dni są o mniejszej ilości węglowodanów. Jeżeli chodzi o wodę, o sód, to tak jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, raczej tego sodu staram się trzymać na stałym poziomie. Wody oczywiście, którą ograniczyłem tak czy siak gdzieś tam delikatnie przed tym startem, to oczywiście wracam zaraz w dzień jakby startu, to po starcie staram się uzupełnić te płyny i tak dalej i chociaż przez te kolejne kilka dni pić na wysokim poziomie. No i potem znowu gdzieś tam tą wodę tydzień później zaczynam sobie delikatnie ograniczyć. Dobra. Myślę, że to jest w miarę wszystko ładnie wyjaśnione. Oczywiście no jest to wszystko bardzo ogólne, no bo tak jak rozmawialiśmy na samym początku, to wszystko należy dostosować do indywidualnej reakcji każdego osobniczego przypadku. No, Mamy. wiesz, jak to jest, że to nie ma generalnie jakby stałego schematu, nawet może powiedzieć tak, że poszczególni zawodnicy, nawet co startując co roku, robią troszeczkę to inaczej. Nie ma tak, że ta sama ilość węglowodanów, czy ta sama ilość, nie wiem, jakichś tam, nie wiem, środków, czy czego innego jest stosowana rok w rok, no bo wiadomo, że za każdym razem to się zmienia. Zawsze trzeba jakby wyjść od tego, na jakim poziomie jesteśmy i reagować na to, jak dana osoba teraz wygląda, a nie na przykład, że rok temu robiłem takie ładowanie i wyszło rewelacyjnie. Nie? Pewnie. Powiedz mi, mamy zakończenie sezonu, ktoś schodzi zadowolony lub też nie ze sceny, to już jest kwestia drugorzędna. Niemniej jednak, jak już wspomniałeś odrobinkę wcześniej, po okresie takiego zakończonego prepa jesteś zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby zrobić odpoczynek. Odpoczynek od siłowni, odpoczynek od środków, odpoczynek od Jasne. nadmiernego wysiłku. W trakcie tego odpoczynku preferujesz odpuścić całkowicie treningi? Jeżeli tak, to na jak długo? Co w takim wypadku robimy ze środkami oraz jak zachować się z dietą bezpośrednio po wyjściu z prepa? Oczywiście na pewno, jeżeli kończymy gdzieś tam te starty, to nie może być tak, że z dnia na dzień kończymy dietę, nic nie trenujemy i w ogóle. Więc ja zawsze mówię tak, że przynajmniej te 2-3 tygodnie trzeba sobie dać na wyjście z tego okresu takiego startowego. Głównie wiąże się to z tym, że wiadomo, większość zawodników lubi sobie troszkę zjeść, więc żeby po prostu nacieszyć się, że tak powiem, tą zwiększoną ilością kalorii, no to muszę coś trenować, żeby gdzieś tam, że powiem, przepalać. Nie może być tak, że tylko leżę w łóżku, oglądam sobie Netflixa i ładuję ciastka, bo wiadomo, że chwila, moment, będę gruby i nie będzie śladu po tej formie. Więc 2-3 tygodnie na to, żeby delikatnie jeszcze przytrzymać tą dietę. Przede wszystkim moi zawodnicy schodzą z ilości cardio, czyli troszeczkę, no znacznie mniej cardio. Ta dieta jeszcze w miarę możliwości przez te 2-3 tygodnie jest trzymana. Gdzieś tam sobie możemy na coś pozwolić, na jakieś odstępstwa, ale bez przesady. Natomiast cardio staramy się delikatnie gdzieś tam wyluzować. No i potem dochodzimy do takiego momentu, w którym warto zrobić sobie przerwę od treningu. Oczywiście wiadomo, że każdy też zauważył, że zaraz po starcie jest największa siła i tak dalej, i można, że powiem, gdzieś tam tą masę mięśniową, jak to się mówi, budować. Natomiast ja, patrząc jakby na taki troszeczkę bardziej do przodu, myślę, że jest to też taki okres, w którym najłatwiej zrobić sobie, że tak powiem, jakąś kontuzję i jakby narazić się na jakieś urazy. A jeżeli ktoś startuje na przykład za rok, to i tak z tego, że sobie gdzieś tam się poszarpie zaraz po zawodach, to i tak nic mu z tego, że tak powiem, nie zostanie, więc lepiej niech sobie po prostu zrobi przerwę, odpocznie. Tym bardziej, że ja wierzę ogólnie, że przygotowanie do zawodów to również jest okres, w którym budujemy masę mięśniową. Pod tym kątem, że no jak na przykład ktoś tam, nie wiem, zaczyna redukcję waży na przykład tyle i tyle, potem zaraz po zawodu znowu nałapie wody, to i tak dalej. Często jest tak, że waży tyle samo, co na masie, a wygląda znacznie lepiej. Czyli gdzieś tam można powiedzieć, że to nie był jakby okres taki zupełnie stracony, jeżeli chodzi o tą redukcję, bo gdzieś te mięśnie też się do tego zaadaptowały, że ciężko były trenowane i tak dalej. Więc to nie jest tak, że muszę wykorzystać te pierwsze, nie wiem, 6 czy tam 8 tygodni, żeby coś zbudować, bo i tak to zbuduję, i tak to zbuduję. Więc w moim odczuciu 2-3 tygodnie lekkich treningów, wyjścia z cardio, delikatne zmniejszanie kaloryczności i potem
przynajmniej z 2, a czasami 4 tygodnie zupełnie pauzy od treningów, a potem zaczynamy, jak powiem, wszystko budować od nowa. To, co jest też jakby ciekawe, to ja na przykład na początku, po przerwie, zawsze przeznaczam pierwszy okres na poprawę takiej wytrzymałości mięśniowej. To, co najszybciej ludziom ucieka, to najczęściej ta wytrzymałość siłowa. Czyli jak nawet będzie tam, nie wiem, 4 tygodnie przerwy od treningu, wracamy na siłkę, patrzymy, że nawet faktycznie ta siła tak za bardzo nie uciekła, ale robiąc jedną serię, drugą, trzecią, piątą i tak dalej, widzimy, że gdzieś jakby ucieka nam z serii na serię ta siła. Więc pierwszy etap, który staram się wykonać po przerwie, takiej odpoczynkowej po zawodach, to jest właśnie etap poświęcenia, znaczy poświęcony na budowanie takiej wytrzymałości i niekoniecznie na od razu szarpanie się z jak największymi ciężarami. Także myślę, że ten etap odpoczynku i ten etap taki właśnie tych lekkich treningów, takich bardziej wytrzymałościowych, sprzyja też polepszeniu regeneracji i dzięki temu lepszemu budowaniu masy mięśniowej w kolejnym etapie przygotowania do następnych zawodów. A powiedz mi, czy po okresie takiego odpoczynku od zawodów to nie jest tak, że najczęściej zawodnicy wracają do ciebie już raczej w kiepskiej jakości formy? No bo no, tak zastanawiam się, skoro robimy lżejsze treningi, ludzie sobie często lubią pofolgować, schodzą troszeczkę z tych środków albo schodzą z nich nawet całkowicie. No i teraz mówisz, że powolutku wracamy do trenowania, budujemy tą jakby wytrzymałość mięśniową i tak dalej, ale co w przypadku, w którym ktoś chciałby budować masę mięśniową, no ale jest już na poziomie takim, że to raczej się bardziej kwalifikuje na redukcję niż na masę. I teraz po okresie Nie, no prepa to wchodzimy na ja redukcję. osobiście bardzo na to, co powiedziałem wcześniej, bardzo na to uważam, żeby nawet w okresach jakby tej pauzy od treningu, ja zawsze mówię tak, że lepiej schudnąć niż się upaść, nie? Czyli jeżeli nawet trochę tych mięśni stracimy z powodu braku treningu. Ja też jestem jakby zwolennikiem tego, żeby troszeczkę dać sobie też w miarę możliwości odpocząć całemu układowi trawiennemu, żeby jakby nie jeść na siłę przez cały rok bardzo dużej ilości jedzenia. Więc jestem nawet za tym, żeby w czasie takiego odpoczynku nawet troszeczkę więcej tych mięśni stracić, niż żeby po prostu nałapać tkanki tłuszczowe. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to oczywiście ja nie mówię, że ma być zupełna przerwa od wszelkiego rodzaju wysiłku, bo wiadomo, że gdzieś tam ta aktywność fizyczna powinna być na tyle, żeby gdzieś tej tkanki tłuszczowej nie łapać. Natomiast tak z własnego doświadczenia widzę, że do miesiąca przerwy nie ma możliwości, że ktoś się w miarę, że powiem, rozsądnie prowadzi, żeby strasznie, że powiem, tą formę popsuć. Szczególnie, że to ciało po zawodach jest cały czas jakby chłonne i mimo, że nawet ktoś nie trenuje, całkiem dobrze wygląda. Przynajmniej ci moi zawodnicy. Dobrze. Myślę, że mamy zamknięty temat. Bardzo ci serdecznie, Radku, dziękuję za poświęcony czas. Też trzymam cię już w tym klubie tyle czasu, cały dzień. Jesteś pewnie na nogach, jeszcze po treningu, więc Ze spokojem. Ja sobie idę no. pogadać. Także nie chciałbym cię tutaj trzymać już dłużej. Mam nadzieję, że temat jest omówiony na tyle, na ile dało się to zrobić w miarę dokładnie ogólnie. No Więc tak. mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, ja zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. Wszelkiego rodzaju kontakty do Radka znajdziecie oczywiście w podpisie tego filmu, także serdecznie zapraszamy na prowadzenie, a myślę, że my pogadamy sobie jeszcze troszeczkę więcej w przypadku, w którym spotkamy się na trening i No jasne. poruszymy również niejeden ciekawy temat. Także serdecznie jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. No Również i bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na trening oczywiście ciebie i innych też oczywiście. Także ja na pewno skorzystam, nie wiem jak inni. super. To dziękuję Dziękuję bardzo. ci bardzo. Miłego wieczoru. Trzymajcie Dziękuję się. wzajemnie. Cześć. Pozdrawiam. Okay.